serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, z nami dziś posłowie Włodzimierz Skalik, Roman Fritz, sekretarz generalny naszej partii, Jan Krysiak, Piotr Heszen, wicedyrektor Biura Klubu Poselskiego Konfederacja, a także nasz dzisiejszy gość specjalny, pan Radosław Pogoda, który dzięki swojej rzetelności, dzięki swojej dociekliwości jako niezależny youtuber stał się dla wielu Polaków źródłem informacji w temacie ostatniej powodzi i nie tylko, zwłaszcza w kontekście braku tych informacji w tak zwanym mainstreamie. Przypomnę tylko nazwę kanału pana Radosława Pogody, to Pogodne Shorty. Już teraz zachęcamy do obserwowania, do subskrypcji. A temat naszej dzisiejszej konferencji prasowej można by streścić w zdaniu: wszystko dla Ukraińców, nic dla powodzian. Kiedy bowiem zestawimy hojność władzy w Polsce wobec Ukraińców i wobec Polaków, widzimy rażącą, drastyczną, wręcz wołającą o pomstę do nieba dysproporcję. Nie jest to już tylko, drodzy Państwo, jakaś tam niegospodarność. To już jest jawna dywersja przeciwko Polakom. Zwróćmy uwagę, że od ponad dwóch lat antypolskie i ukrainofilskie władze w Polsce miauczą nam za uszami, że Ukraińcom trzeba dać wszystko, nawet jak naplują nam w twarz. Szastają naszym narodowym majątkiem, państwowym budżetem na rzecz Ukrainy i nie tylko. Ale kiedy Polaków na południu Polski spotka wielka tragedia, wielka woda, wystarczą 2 miesiące, a nawet nie, i mamy wielką ciszę. Przytoczę jeszcze kilka liczbowych konkretów na przykładzie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która poległa na całej linii, jeśli chodzi o pomoc powodzianom. Wyobraźcie sobie Państwo, że wchodzimy na stronę Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, mówię o witrynie internetowej, wyświetla nam się wielka reklama pod tytułem Pomoc dla powodzian. Klikamy, wchodzimy, a tam co? Zbiórka, drodzy Państwo. Zbiórka rzeczy dla powodzian od Polaków, czyli głównie pośrednictwo. Nie ma mowy o milionowych kontraktach, o wielkich zakupach, jak to było i jest w przypadku Ukrainy. Ja wspomnę tylko dwa takie kontrakty. To między innymi 350 milionów złotych na agregaty prądotwórcze na rzecz Ukrainy. To 100 milionów złotych na instalacje do uzdatniania wody na rzecz Ukrainy. I tylko same te dwa kontrakty, a było ich dużo więcej, całkowitą pomoc dla powodzian ze strony RARS-u, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, przebijają aż 7-krotnie. Na tej samej stronie internetowej czytamy również w sprawie pomocy powodzianom. Są zaledwie w tym temacie zdawkowe informacje, między innymi o moście tymczasowym w Głuchołazach, o szkole tymczasowej w Żelaźnie, o kontenerach mieszkalnych sprowadzonych do kilku miejscowości. I to by było, szanowni Państwo, na razie zaledwie na tyle. I czujecie to, kontenery dla Polaków, a mieszkania i hotele były dla Ukraińców. I to jest ta rzeczywistość w naszym kraju, o której niedobra mówić jest, ale my się nie boimy. Nie boi się również nasz dzisiejszy gość, pan Radosław Pogoda. Przypomnę jeszcze raz, kanał Pogodne Shorty. Zapraszam do subskrypcji i zapraszam do głosu pana Radosława Pogody. Dziękuję, pani Marto. To, co się wydarzyło niespełna 3 miesiące temu na Dolnym Śląsku, to powódź, której wielu fachowców porównuje z rokiem 97, kiedy mieliśmy tak zwaną powódź tysiąclecia. Jeśli patrzymy na skalę zniszczeń, jeśli patrzymy na zakres tego, co się w Polsce wydarzyło, to możemy spokojnie powiedzieć, że te obydwie tragedie są bardzo porównywalne. Reakcja rządu wtedy, w roku 97, jako wrocławianin, który wtedy w 97 roku cały czas powodzi spędził na wałach, spędził od ulicy Kościuszki i po Kozanów całą tą wodę przechodzącą przez Wrocław, tymi ręcami pracowałem przy workach, jak wielu, wielu wrocławian. Porównanie tamtego czasu z dzisiejszym jest kompletnie szalone. Wtedy przez prawie 2 lata cała Polska myślała, mówiła i działała na rzecz ludzi, którzy zostali pozbawieni swoich majątków. Dziś, w niespełna 3 tygodnie, przy pomocy bobrów, przy pomocy alkotubek i kilku innych zawracaczy gitary, rządowi bardzo skutecznie udało się całkowicie zamilczeć temat powodzi. Jaki mamy status po 2,5 miesiącu? Tak naprawdę dzisiaj mamy kilka informacji nie najgorszych. Przede wszystkim taka, że wykorzystując praktycznie maksymalnie dostępne terminy urzędowe, polska administracja wystąpiła wreszcie do Komisji Europejskiej o 5 miliardów euro, które obiecała Ursula von der Leyen w czasie pobytu we Wrocławiu, już 29 listopada, czyli praktycznie wykorzystując maksymalny czas, jaki na tę decyzję był dostępny, polscy urzędnicy wystąpili o środki z funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
Co to się zmieniło przez te 2,5 miesiąca w stosunku do naszych pierwszych informacji, zarówno tych, których ja udzielałem, jak i tych, których udzielały nam bardzo skąpo, bardzo oszczędnie tak zwane duże media? Zmieniła się wycena wszystkich skutków powodzi. Na koniec października mówiliśmy o kwocie około 4 miliardów złotych. Dzisiaj mamy już potwierdzenie właśnie z raportów wynikających z tej pomocy unijnej. Około 13 miliardów złotych to jest całkowita kwota, na którą polski rząd, polska administracja wyceniła straty tylko w infrastrukturze. Mówimy tutaj wyłącznie o drogach, mostach, budynkach użyteczności publicznej. To się oczywiście zaliczają wszelkiego rodzaju szkoły, państwowe szpitale, państwowa służba zdrowia i tak dalej. Nie ma w tej kwocie informacji o tym, jakie będą straty ludności. Nie ma informacji o tym, ile osób straciło domy, ile osób straciło mieszkania. A to, co najważniejsze, nie ma informacji o tym, jakie środki dotarły już finalnie do ostatecznych odbiorców, do ludzi, którzy ten majątek swój stracili. To, co mamy od strony urzędowej, od strony rządu, mamy po prostu informację, że około 640 milionów złotych zostało już przekazanych z Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na Powodzian. Natomiast mamy informacje z rynku, mamy informacje z dołów tak zwanych, z Kłodzka, z Kotliny Jeleniogórskiej, że urzędnicy, którzy tam na miejscu mają wypłacać te środki osobom poszkodowanym przez wielką wodę, do tych osób nie dotarły jeszcze dokumenty pokazujące procedury wykonawcze, w jaki sposób te środki przydzielać, w jaki sposób te środki oceniać. A jeśli spojrzymy na zachowanie aktualnego rządu, tej koalicji 13 grudnia, spojrzymy na to, w jaki sposób bardzo buńczucznie poczynają sobie z urzędnikami państwowymi starej władzy, po prostu na zasadzie plemiennej wendety, nie dziwię się wielu urzędnikom samorządowym, wielu urzędnikom w MOPS-ach, w tych ośrodkach pomocy społecznej, że oni boją się wypłacać pieniędzy, które w ich ręce trafiają. To, co mamy na dziś, myślę, że status quo najłatwiej można podsumować tak. 14-15 września skończyły się wizyty polityków, wizyty dziennikarzy na wałach, skończyły się wizyty tych wszystkich ludzi tam przy powodzianach. Dzisiaj w to miejsce mamy mróz, dzisiaj w tym miejscu mamy śnieg, dzisiaj w tym miejscu mamy zapomnienie. Prace na miejscu wykonują nadal Polacy, prace na miejscu wykonują ludzie tam na miejscu zostawieni sami sobie. Pojedyncze, maleńkie informacje dobre docierają do nas, natomiast to, co rządzi w mediach, niestety to jest cisza. Ja więc jako zwykły, prywatny człowiek, jako zwykły youtuber nawołuję Was, Państwo szanowni, nie zapomnijcie o tych ludziach, którzy tam spędzili już 2 zimne miesiące, a przed nimi cała zima. Jeśli nie macie planów na weekend, pojedźcie pomóc posprzątać, pojedźcie pomóc skuwać tynki. To są proste prace, do których wystarczą 2 ręce, 2 oczu i niewiele więcej. Ci ludzie naprawdę zostali zostawieni sami sobie. Tyle z mojej strony. Ja bardzo dziękuję, zapraszam Pana Piotra Heszyna. Ja chciałem zapewnić na początku, że pan redaktor na pewno nie jest takim zwykłym od sobie youtuberem. Jako z wykształcenia dziennikarz i okresowo też praktykujący w tym zawodzie, chciałem wyrazić wdzięczność panu Radkowi Pogodzie, bo tak nazywam, bo takie jest publiczne miano, którego używa, za tak merytoryczną, wyczerpującą działalność w mediach. Miałem okazję wysłuchać jego programu z najwyższą satysfakcją. Powinien on być właściwie hitem informacyjno-reporterskim, analitycznym w głównych stacjach telewizyjnych i radiowych. Więc jeszcze raz wielkie dzięki. W tym programie 2 rzeczy zapamiętałem głównie. Raz, że ta trzynastka symboliczna ma szczęście do tych akurat rządzących. Koalicja 13 grudnia mogłaby również przyjąć miano koalicji 13 września, gdyż wtedy premier Donald Tusk wprowadził w błąd setki tysięcy i być może miliony Polaków, opowiadając bajki o tym, że nie ma żadnego zagrożenia, naraził na ogromne szkody naszych rodaków. Jest takie drugi fakt, to to, że rzeczywiście to się zmieniło właśnie w ostatnim dniu, 4 grudnia bodajże, ale urzędnicy wyczekali do ostatniego momentu, czyli 3 miesiące zwlekali z tym, żeby wystąpić o te środki unijne do swojej tam niemieckiej mamuśki von der Leyen. Zrobili to w ostatnim dniu w Barburkę. Powiedzenie jest takie jak Barbara po lodzie święta Bożego Narodzenia, odwrotnie również, w odwrotnej wersji, Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie. Ja po prostu mam nadzieję, że nie tylko lód skuje tych Oscarów, tych odpowiedników poprzednich Jakubów, studentów, ale jakiś dobry policjant, jeden z drugim, doprowadzi ich przed wymiar sprawiedliwości, bo za te tragedie, za które odpowiadają, należy się kolejny wyrok. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
Pan Jan Krysiak, zapraszam. Ta sytuacja zaniedbań i opóźnień ze strony rządu obnaża prawdziwe priorytety tej władzy. No bo jeśli priorytetem oczywistym jest pomoc Ukrainie, no to potem prezydent chwali się na swoich stronach, że pomoc na rzecz Ukrainy to już prawie 5% polskiego PKB. W porównaniu z pomocą Ukrainie ze strony innych państw to jest nawet 10 razy więcej względem PKB, tak jak Stany Zjednoczone, albo 5 razy więcej względem PKB, tak jak Niemcy. I w tym samym czasie dowiadujemy się, to właściwie w tym tygodniu informacja na konferencji prasowej pani Adriany Porowskiej, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, w towarzystwie podsekretarza stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ogłoszono konkurs z kwotą 60 bilionów złotych na wsparcie dla organizacji proimigranckich. O, to takie są priorytety. Kolejnym priorytetem zdecydowanym przez Unię Europejską z przyklaskiem polskiej władzy jest spleśniały Zielony Ład. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że rząd spokojnie wyasygnuje 1,6 miliarda złotych na program Mój Elektryk 2.0, co przebija znacznie kwotę, którą przekazano polskim powodzianom. Tak, polscy powodzianie z pewnością nie są priorytetem tego rządu. Pomimo wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, pomimo władzy, pomimo urzędników, służb i dużych pieniędzy do dyspozycji, wielu mieszkańców dostało po prostu 2000 zł na otarcie łez, a potem przez kolejne 2 miesiące nic, bo urzędnicy nie byli w stanie przełożyć dokumentów z kubki na kubkę, nie byli w stanie uruchomić wypłat, na które ci ludzie bardzo czekali. I to każe zadać pytanie o polską rację stanu, jak to się ma do postawy polskiego rządu. No bo jeśli polską rację stanu zdefiniujemy tak zupełnie intuicyjnie, jako starania, żeby polscy obywatele byli szczęśliwi, no to nie trzeba pytać powodzian o poziom ich szczęścia, żeby wiedzieć, że zarówno rząd, jak i Państwowa Spółka Wody Polskie zawiodły na całej linii. Jeśli nieco staranniej zdefiniujemy polską rację stanu jako wysiłki do tego, żeby służyć narodowi polskiemu, żeby zapewnić mu suwerenne i dobrze zorganizowane, mądrze urządzone państwo, no to być może ta władza i poprzednia sługą jest, ale na pewno nie narodu polskiego. Więc jeśli słuchają nas nie tylko wyborcy, ale być może również przedstawiciele władzy nas usłyszą, to niech się dowiedzą od Konfederacji Korony Polskiej i niech dobrze to zapamiętają, że polską racją stanu jest przetrwanie i rozwój polskiego narodu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Roman Fritz, zapraszam. Szanowni Państwo, w jakim celu istnieją media? W jakim celu Państwo tutaj zasiadający istniejecie? Chyba po to, żeby informować, tak? To jest chyba Wasze główne zadanie. Otóż media głównego nurtu nie informują, co się dzieje na Dolnym Śląsku, jak wygląda tam sytuacja, poza jednym skromnym przykładem z RMF-u, panie redaktorze. Uczciwie to trzeba przyjąć, podkreślić. Natomiast jeżeli chcecie Państwo dojść do szczegółów, to zapraszam wejść na wideoblog właśnie pana Radka Pogody, Pogodne Shorty, gdzie jest dokładnie opisane merytorycznie, co tam się w ogóle dzieje i co się nie dzieje, a dziać się powinno. Wracając do sprawy ukraińskiej. Obowiązuje nas, wcale nie podpisany przez ten rząd, tylko wcześniejsza umowa z grudnia 2016 roku, podpisana przez ówczesnego ministra Antoniego Macierewicza o tym, że wszelkie polskie aktywa mają być przekazane stronie ukraińskiej, jeżeli będzie źle na Ukrainie. To oczywiście zostało podkreślone i kontynuowane przez obecnie miłościwie nam panującego Donalda Tuska w lipcu tego roku, poprzez tak zwaną umowę polsko-ukraińską, gdzie niby jest to umowa bilateralna, ale tak de facto wszelkie nasze aktywa mają być udostępnione stronie ukraińskiej.
ten rząd światowej rewolucji pod kierownictwem Donalda Tuska te wszystkie kwestie proukraińskie jak gdyby kultywuje. Ja jestem tego świadkiem naocznym, na przykład na Komisji Spraw Zagranicznych, kiedy to pytany przeze mnie pan wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski junior podkreślił, że tak, że my musimy jako Polska wspierać Ukrainę wszystkimi możliwymi środkami, zarówno ekonomicznymi, jak i militarnymi, po to, aby Ukraina pokonała Rosję. Na pytanie, co to oznacza, że Ukraina ma pokonać Rosję, pan minister Bartoszewski stwierdził ni mniej, ni więcej, tylko to, że ma odbić wszelkie terytoria utracone od 2014 roku, czyli łącznie z Krymem. To, iż jest to kompletnie nierealistyczne, nikogo na tej Komisji Spraw Zagranicznych nie interesowało. Innymi słowy, musimy poświęcać absolutnie wszystko, każde miliardy złotych, jakie w Polsce są wykuwane, aby wspomagać Ukraińców. Nic niestety na ten temat nie wiemy, jak ma się to w odniesieniu do naszych obywateli, na przykład poszkodowanych wskutek straszliwej powodzi. Jaka sytuacja łączy obydwie te rzeczywistości? Otóż mój przykład z mojego miasta, z Rybnika. Władze miasta Rybnika w lecie tego roku, na początku sierpnia, przeznaczyły jeden wóz strażacki, który oddano na prośbę do zaledwie władz miejskich, obecnie Iwano-Frankiwska, przedtem Stanisławowa. Przypomnę Państwu, że to ta Rada Miasta właśnie Stanisławowa, to są ci, którzy czczą Banderę i Szuchewycza i nadali tym dwóm ludobójcom honorowe tytuły honorowych obywateli miasta. Oddali ten wóz rybnicki, strażacki, tylko dlatego, że strona ukraińska tego zachciała. Akurat tak się wydarzyło, że zaledwie miesiąc później dotknęła Polskę Południową straszliwa powódź i również niedaleko Rybnika taki wóz strażacki bardzo by się powodzianom przydał. Niestety był już zadysponowany stronie ukraińskiej. Dziękuję Państwu serdecznie. Bardzo dziękuję. Pan poseł Włodzimierz Skalik. Zapraszam. Szanowni Państwo, nie ulega wątpliwości, że Tusk i jego ekipa osiągają niezwykle skuteczne efekty w swojej działalności PR-owej. To jest naprawdę bardzo sprawnie działająca agencja PR-owa. Jestem pod wrażeniem, jak skutecznie udało im się przykryć, wyciszyć kwestię tragedii, jaka wydarzyła się na Dolnym Śląsku. Ja, będąc posłem ziemi opolskiej, na co dzień spotykam się, często widzę, jaka jest sytuacja po powodzi. I jak sobie przypomnimy, Tusk i jego ekipa przed, w trakcie powodzi i po powodzi świetnie sobie radzili właśnie w przekazie, który ma pięknie przedstawić Tuska i jego ekipę. Natomiast zapomina o tym, że powinien przede wszystkim skoncentrować się nie na PR-ze, tylko na skutecznej pomocy naszym rodakom. I moi drodzy, 5% PKB, ale co to oznacza? 160 miliardów złotych. To jest taka kwota, którą deklaruje prezydent w swojej informacji na temat raportu. Natomiast są zastrzeżenia, że to nie wszystko, bo nie o wszystkim mogą pisać, zwłaszcza jeżeli chodzi o wartość pomocy militarnej. I moi drodzy, nie ma nadziei, bo gdy spojrzymy do przekazu medialnego, czytamy. Prezydent Wołodymyr Zełenski pisze, informuje, uzgodniliśmy, że zintensyfikujemy nasze osobiste zaangażowanie i spotkamy się przed końcem roku. Rozmawialiśmy o kolejnym 45. pakiecie wsparcia dla Polski i pracach nad kolejnym pakietem pomocy obronnej. To są uzgodnienia Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. Drodzy Państwo, okazuje się, że presja społeczna i te tragiczne efekty, jakie przynosi w budżecie naszego państwa, nie przynoszą efektów. Ani słowa o pokoju, ani słowa o pokoju. Wszystko na to wskazuje, że jeszcze nie raz będziemy mieli powód do tego, by wychodzić i alarmować opinię publiczną.
która na całe szczęście ma oprócz głównych mediów również takich wiarygodnych dostarczycieli informacji, jak właśnie Pogodne Shorty, do których śledzenia gorąco zachęcam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania do naszego gościa, do posłów? Nie ma. To może tylko sprostujmy, ten pakiet pomocowy jest od Polski, a nie dla Polski. Tak, bo tam mieliśmy przejeżdżyć. Tak, przepraszam, okej. Okay. Chciałoby się, żeby było odwrotnie. Chciałoby się, żeby było odwrotnie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.